No, za dużo komentarza to tu nie można. No, Soła była zdecydowanym faworytem, zdecydowanie przeważała w trakcie tego spotkania i zasłużenie po prostu wygrali to spotkanie. No, widać, że drużyna poukładana organizacyjnie, przygotowana w okresie przygotowawczym, no, w porównaniu do nas akurat jest to całkowicie odwrotnie. Zebraliśmy się w zbiegu, jak to się mówi. Szacunek chłopakom, że po prostu wychodzą, walczą do samego końca, można powiedzieć, bo nie odpuszczali na tyle, ile ich było stać. Starali się jeszcze coś próbować ugrać, nie stracić tych bramek, także gratuluję gościom, czyli Solę, natomiast no, moim chłopakom muszę gratulować za wytrwałość i za charakter, że jednak starają się. Myślę, że jeszcze jakieś tydzień, dwa i troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. No niestety musimy nadrobić ten okres stracony. Jak pan ustawiał taktycznie zespół przed spotkaniem? Na spokojnie, żebyśmy po prostu przyjmowali ich na swojej połowie i na 40-35 meczu tam próbowali rozbijać. No wiedzieliśmy, że to jest bardzo dobrze poukładany zespół, solidny, groźny atak, bardzo dobre skrzydła, środek bardzo dobry, no troszeczkę słabsze, no, wiedzieliśmy tutaj o bramkarzu, no, nie udało nam się od początku, bo mieliśmy te dwie sytuacje, nie wykorzystać tych sytuacji, może troszeczkę inaczej by się to potoczyło, szkoda, no ale jednak no, Soła, że tak powiem, przetrwała te kilka naszych groźnych sytuacji i pokazała ząb. Przyjechaliśmy na ciężki teren. Wiedzieliśmy, że pierwsza połowa ze strony gospodarzy będzie tutaj mocna, pierwsze minuty i też to tak potwierdziły. Szkoda tylko, że w pierwszej połowie nie, można powiedzieć, nie skończyliśmy tego meczu, bo tyle co mieliśmy dzisiaj dośrodkowań, to naprawdę trzeba było tylko tam gdzieś dołożyć nogę. Fakt, że może gdzieś tam byliśmy spóźnieni, gdzieś ona była niecelna, ale naprawdę ich było bardzo, bardzo dużo. Co potwierdziła druga połowa, jedna bardzo dobra, celna, dograna piłka na głowę młodego Czapli i skupił się super w mecz. No, cieszy to, że młodzież gdzieś zaczyna wchodzić i dzisiaj może powiedzmy zmiana podyktowana, nie mogąc wystawić Kopra, ale wskoczył do składu, strzelił bramkę, także tylko cieszy to. Myślę, że strzelali z dystansu, ale Tomek tutaj potwierdził, że jest tutaj naszym bramkarzem i dzisiaj potwierdził, że chce bronić i może nie jest wysoki, ale jest bardzo skoczny, dynamiczny i to wystarczy. Także cieszę się, bo kolejny bramkarz nam wskoczył do składu i jest czym wybierać. Były celne wykopy, także dobre spotkanie Tomka i cieszy mnie to, że się nie spalił, grał spokojnie i celnie. Kilka razy piłkę ładnie rozegrał Wadas, też pan falił z ławki, że te podania były celne. Jak najbardziej. No, dzisiaj tutaj środek też boiska nie pozwalał na to, żebyśmy za dużo przytrzymywali piłkę, bo gdzieś ta piłka skakała. Ale zagrał tutaj dwie dobre piłki na Mateusza Glenia, co pozwoliło nam też się rozpędzić, rozszerzyć. I takie piłki mają grać stoperzy, także cieszy, że są celne przede wszystkim. No, nie chcę chwalić Mateusza, bo po tym meczu z Krzo myślę, że dużo rzeczy tutaj dobrze wygląda, ale tak jak mówię, mamy kolejny mecz już w niedzielę i staramy się dojść fizycznie, odpocząć, by w tym meczu dać sobie znowu wszystko i zagrać podobnie jak w tych trzech ostatnich meczach naszych zwycięskich. Także no, kolejny ciężki mecz w niedzielę.